pierwszych słowach donoszę, nic się nie zmieniło. Żółta bliszka się cieszy swoim czarnym dziobem. Łosoś wraca do rzeki, w której się urodził, a mrówki się oblizują, jak na nie przystało. Sarna leczy się ślazem, więc mniej pokazuje. Las jest tak rzeczywisty, że staje się zjawą. Sobie. Ta jedna chwila dziwnego olśnienia, kiedy ktoś nagle wydaje się piękny, bliski od razu, jak dom, kasztan w parku, łza w pocałunku, taki swój na co dzień. Jakbyś mył włosy z nim w jednym rumianku, ta jedna chwila, co spada jak ogień. Choćby się chciało ostrzec, że pogoda nie stała, bo tęcza zbyt czerwona, sól zwilgotniała. Choćby się chciało ostrzec, że teraz, dzisiaj z drukarni przywieziono książkę o wszystkim i o niczym, czyli rozmowy z księdzem Janem Twardowskim. Ale to jest ta niespodzianka, o której trzeba głośno powiedzieć. To jest debiut prozatorski też pani dr Aldony Kraus. Myślę, że brawa się należą bardzo głośno dla autorki. Pani, nie należą się brawa, jeżeli nie znacie treści, nie ma to. Zapewniam, że treść jest wspaniała. Pierwsze egzemplarze dla pani prezydent i dla pana burmistrza już tutaj wędrują na dół. Natomiast ta książka także czeka na państwa, będzie można z tą książką wyjść stąd tutaj przy bramie. Była sobie pani bardzo postępowa. Nie bądź naiwny, każdemu mówiła. W diabła i anioła nigdy nie wierzyła. Tymczasem w jej mieszkaniu, dokładnie z zachwytem, anioł bawił się skrzydłem, a diabeł kopytem. Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą. I ci, co nie odchodzą, nie zawsze powrócą. I nigdy nie wiadomo, mówiąc o miłości, czy pierwsza jest ostatnią, czy ostatnia pierwszą. Popatrz na psa uwiązanego przed sklepem. O swym panu myśli i rwie się do niego, na dwóch łapach czeka. Pan dla niego łąką, podwórzem, lasem, domem. Oczami za nim biegnie i tęskni ogonem. Bo całą go łapę, bo uczy czystość idei, czystość śniegu, co płacze z zimna, wody, co chodzi nago, czystość tego, co najprościej. A to wszystko psu na budę, bez miłości. Ale nie ma miłości bez odpowiedzi. Serce zostaje dalej, choć odeszło. Byle nie. Księżycowy kraty,
skrzydełkami po drzewach stłoczeni, czekając śpiewamy za twymi drzwiami. Pani doktor Aldonie Kraus za to, że umie tutaj tworzyć taką wspólnotę, wspólnotę wokół księdza Jana Twardowskiego, który tutaj przebywał. I myślę, że to jest taki moment, mimo różnego natłoku zajęć i takich momentów, powiedziałabym, napięć, że mieliśmy okazję dzięki nim dotknąć takich rzeczy niedotykalnych, niewidzialnych i to nas troszeczkę napełniło nadzieją i pewną może nawet beztroską. Dziękujemy jeszcze raz. Dzięki anielskim kamieniarzom, dzięki pracy naszego pana burmistrza. Tak, nareszcie pan burmistrz chce do nas coś powiedzieć. Krótkie słowo. Chciałbym powiedzieć, że gorące podziękowania charyzmatycznej osobie. Wszyscy się chyba zgadzamy. A jeszcze jedno dodam. Żywemu aniołowi Anińskiemu. Słuchajcie, kochani, na pewno nie, bo droga do nieba jest naprawdę trudna. A ja należę do tych grzeszników, którzy idą uparcie, ale zdecydowanie idą do nieba, panie burmistrzu. Martwiłam bardzo. Bardzo martwiłam, że jak to wszystko będzie, jak moi przyjaciele ci się nie pozaziębiają, ale myślę, że nie. Myślę, że nie, bo wszyscy, którzy tu jesteśmy, jednak mamy to serce, które bije, bije i mówi tym hasłem, że wszystko, możemy mieć wszystko, cały sezam świata, ale jeżeli nie mamy tej miłości, a my ją mamy, to wszystko, jeżeli byśmy nie mieli tej miłości. Jest to jeszcze Krzysztof Bielecki, operator. Operator księdza Jana chce powiedzieć dwa słowa, musimy mu pozwolić, choć ksiądz Jan taką miał z nim małą rozmówkę. Powiedział tak: Krzysztofie, choć przepuklinę potraktowałeś nożem, szczęść ci Boże. No i sprawdziłeś. Ale proszę państwa, ja chcę powiedzieć tak, że ksiądz Twardowski strasznie nie lubił długich kazań, nie? Okropnie. Ja tak siedzę już prawie 2 godziny, on by tu nie wysiedział. Nie, ale ja rozumiem, że to wszystko dla jego imienia.